podcast ze strony Mockingbird. Jestem toplanerem w teamie My Revenge Female i dzisiaj pokażę, jaki sprzęt dostałam dzięki naszym sponsorom My Revenge i Tiki Esports. Zacznę może od słuchawek. Model to Kronos. Wyglądają w ten sposób. Zajrzę do środka. Słuchawki wyglądają tak. Jak widać, są bardzo elastyczne. U góry mają taką fajną, czerwoną, mięciutką poduszkę, dzięki której na pewno po wielu godzinach grania nie będzie nas boleć głowa. Gąbki tu przy uszach też wydają się być naprawdę porządne. Zobaczymy, jak to wygląda. Słuchawki są naprawdę wygodne. Bardzo fajna jest ta regulacja u góry, dzięki której możemy dopasować słuchawki idealnie do głowy. W środku słuchawek tutaj mamy logo TT Esports, na zewnątrz również, z tym, że te logo są oświetlane światłem LED. Przy słuchawkach mamy także mikrofon, taki wysuwany. Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż mikrofon doczepiany, ponieważ doczepiany starzy się czasem gdzieś zawieruszyć, a ten zawsze jest pod ręką. A jeżeli nie jest nam w danym momencie potrzebny, możemy sobie go po prostu wsunąć. Do słuchawek dołączone zostały dwa kable. Fajnie, bo oba są w obrocie. Jeden kabel to taki typowy kabel do komputera. O, z takim fajnym regulatorem głośności i włącznikiem mikrofonu. A drugi kabel jest to kabel do smartfonu, dzięki czemu możemy korzystać z słuchawek słuchając muzyki na telefonie lub oglądając tam jakieś filmiki. Teraz pora na klawiaturę. Model to Poseidon Set. Tak wygląda w pudełku. Jak widać, klawiatura zabezpieczona swoją bąbelkową. Wygląda w ten sposób. Jest to klawiatura mechaniczna, podświetlana, co wydaje mi się przydatne głównie w nocy, bo wtedy wyraźnie widać każdy klawisz. Są tutaj cztery poziomy jasności, od takiego mocnego do takiego delikatnego podświetlenia. A jeżeli nie jest nam to potrzebne, możemy korzystać z klawiatury bez podświetlenia. Mamy tutaj takie fajne przyciski multimedialne. Myślę, że są przydatne, ponieważ na przykład podczas jednoczesnego grania w LoL'a i słuchania muzyki nie musimy minimalizować gry aż do pulpitu, żeby zmienić piosenkę albo zmienić jej głośność, tylko po prostu robimy to za pomocą któregoś z klawiszy. Klawiatura ma podnóżki. Zobaczymy, jak na tych podnóżkach zachowuje się na podłożu. Jest stabilna, nie jeździ. Nie będzie się sunąć po biurku. Jeśli chodzi o pisanie, też się bardzo wygodnie pisze. No i uważam, że będzie się fajnie grało. Kolejną rzeczą jest myszka. Model to Ventus X. Tak wygląda w pudełku. Teraz ją otworzę. W pudełku oprócz samej myszki mamy taki fajny pokrowiec do przenoszenia jej. Uważam, że się przyda i bardzo fajnie, bo rzadko zdarza się mieć taki fajny dodatek razem z myszką. W pudełku mamy także taką saszetkę z logo TT Esports.
a w środku dwie naklejki, czarna i biała, z logo. No i sama myszka. Wygląda tak. Tutaj mamy takie fajne logo w środku. Jest ono podświetlane. Rolka również jest podświetlana. Bardzo fajną rzeczą w tej myszce jest to, że ma ona wentylację, dzięki czemu dłoń po prostu nie będzie się pocić podczas grania. Mamy także kilka dodatkowych przycisków, które zdecydowanie przydają się podczas grania np. Flora. Mamy też taką gumową część na palce, też powinno być wygodnie. Z drugiej strony tak samo. Pod spodem myszki mamy ciężarki. 3 po 4,5 grama. Więc jeżeli myszka nie odpowiada na wagowo i jest dla nas za ciężka, możemy wyciągnąć kilka z nich i wtedy dopasować ją do Waszych potrzeb. Dla mnie jest ok, ja nie lubię takich lekkich myszek i jest w porządku. Oprócz myszki mam tutaj również podkładkę pod nią. Jest to model Dasher. Wygląda tak. Tutaj z tyłu jest taka gumowa. Powinna się mocno trzymać biurka, nie powinna się poruszać na nim, żeby nie przeszkadzać. Zaraz zobaczymy. Nie rusza się wcale, więc jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o rozmiar, też wydaje mi się, że jest odpowiednia, nie jest za duża, nie za mała i myszka powinna mieć wystarczające pole manewru na niej. Myszką porusza się po podkładce bardzo fajnie, wygodnie. I co tu mogę więcej powiedzieć? Sprzęt jest naprawdę świetny i nie spodziewałyśmy się, że możemy otrzymać tak wielkie wsparcie od sponsora, od organizacji. Jestem mega szczęśliwa, że cały mój team otrzymał taki fajny sprzęt i muszę powiedzieć thank you my revenge and TT Esports for support, you are the best.